Jak mnie kto mówi, że jest chory, to są śmieszne rzeczy. Rzeczywiście, ja byłem chory. Ja byłem chory przez 2,5 lata. Od roku 1929 do 1932. Ja dosłownie przez te 2,5 lata nie wyciągałem jednej nogi z tamtego świata. Jedyne, co ja wyciągałem, to były pieniądze z PKO na lekarzy. Właściwie mi nic nie było, to znaczy zaczęło się od nic. Pamiętam, jak dziś powiadam do mojej żony Malci, przy myciu powiadam, Malcia mi kluje. To ona mówi, nic tobie nie jest, może ci mycie szkodzi. Ja wiem, przestałem się myć na próby. Owszem, psychicznie czułem się dużo lepiej, ale co do kłuć, to nic nie pomagało. I tak trwało przez 3 tygodnie. I nagle, przepraszam za wyrażenie, ja dostaję biegunkę. Ja przez 3 dni nic nie miałem w ustach, tylko biegunka, biegunka i biegunka. Ja siedziałem 24 godziny z książką w ręku, wyrywając kartkę po kartce. Ja zawołałem doktora. Pamiętam, jak dziś przyszedł doktor, on mnie macał, on mnie pukał, on mnie analizał, a potem pokazał mi na bok i pyta się, tu pana boli? To mnie akurat nie bolało. To on mnie zaczął szczypać w ten bok i pyta się, teraz pana boli? To mnie znów nie bolało. To on się tak troszkę zdenerwował, zaczął mnie bić kułakiem i pyta się, teraz pana boli? To mnie akurat wszędzie bolało, a tutaj nie. To on odszedł na 3 kroki. Jak mnie kopnął w ten bok, to ja myślałem, że więcej nie wstanę. I pyta się, teraz pana boli? I mówię, boli. Wiedziałem, że tak będzie, powiada. Zapisał medycynę, wziął 20 zł i poszedł. A mnie tak bolało, że ja nie mogłem oka zmrużyć przez całą noc. To na drugi dzień Malwina zawezwała doktora Herca. Przyszedł doktor Herc, taki elegancki, starszy pan. Popatrzył na mnie, popatrzył na żonę i mówi do niej, mnie się pani mąż nie podoba. To ona mówi, mnie też, panie doktorze, ale co ja mogę zrobić, jak on w dodatku nie sypia po nocach? Ja mówię, panie doktorze, niech pan nie obwija w bawełnę. Ja jestem sercowiec, niech pan mi od razu powie, czy to niebezpieczne, czy nie. No, nie powiem. Tak powiedział, nie powiem. Nie powiedział. Módlmy się, powiedział. Ja mówię, panie doktorze, ale daj mi pan jakiś środek, sposób, że ja mógł spać po nocach. On mówi, ja panu dałam niezawodny sposób. Pan przyjdzie wieczorem do domu, pan się położy do łóżka i pan zacznie liczyć. Panie doktorze, na kogo można dzisiaj w łóżku liczyć? To on mówi, nie, pan nie będzie na kogoś liczyć, pan będzie sam liczył, pan będzie liczył zwierzynę. Jaką zwierzynę? Chwileczkę, on mówi. Pan zamknie oczy, pan sobie wyobrazi łąkę, pole, na tym pan sobie wyobrazi taki parkan, sztachety połamane, dziurę, a potem pan sobie wyobrazi, powiedzmy, owce, stado owiec. Panie doktorze, jak ja sobie mogę wyobrazić owce, kiedy ja nie wiem, jak owce wygląda? Jak to pan nie wie, jak wygląda owce? No skąd ja mogę wiedzieć? Panie doktorze, ja mieszkam na Żabiej, interes mam na Twardej, to gdzie ja na granicznej owce widziałem? On mówi, zaraz, ja panu zaraz opiszę owce. Owce to jest takie długie jak pies, no. Ma taki pysk, taki jak pies, pojada, i ma takie te łapy, ma z przodu 2 i z tyłu 2. Jak pies, no i ogon ma taki też jak pies. Ja mówię, panie doktorze, to ja sobie wyobrażę, psa nie owcą, mój może być psa. Jak to powiada? Ja mam spać, pies się na mnie rzuca, szczeka, gryzi, pan chce, żebym ja spał? On mówi, chwileczkę. Świnie pan zna? Oj, znam, panie doktorze. Otóż pan sobie wyobrazi stado świń, milion świń. I potem te świnie, jedna po drugiej, będą przechodzić przez tę dziurę w tym parkanie i pan je będzie liczył. I jedna świnia przyjdzie, i druga, i trzecia, i czwarta, pan liczy, i piąta, i szósta, i nagle się panu zachce trochę spać. I 8, 9, 10, panu się robi coraz bardziej senno, i 11, 12, 14, panu się chce coraz bardziej spać, i jak 17 świnia przyjdzie, to pan śpi. Wziął 25 zł i poszedł. Ja byłem tak zmaltretowany i zmęczony, że położyłem się do łóżka i już zacząłem, dzięki Bogu, zasypiać, to nagle ja sobie przypomniałem, że ja mam liczyć te świnie. Ja się zupełnie wybiłem ze snu.
A potem sobie nie mogłem przypomnieć, jak wygląda parkan. Nareszcie sobie przypomniałem. Zobaczyłem te świnie, dziurę w parkanie i te świnie zaczęły iść. I ja je zacząłem liczyć. Jedna świnia przeszła, ja liczę i druga, i trzecia, i czwarta, i piąta, i szósta. I tu rzeczywiście mi się zaczęło robić tak troszeczkę sello. I ósma, dziewiąta, dziesiąta. Mi się robi coraz bardziej sello. Trzynasta, czternasta, piętnasta. I szesnasta świnia nie chciała przejść. I ona nie przechodzi, i ona nie przepuszcza tej siedemnastej świni. I ja padam na klęczki. Świntuszka, przejdź! Nic. Do białego ranka nie zmrużyłem oka. Na drugi dzień rano zatelefonował do mnie mój szwagier i mówi, słuchaj, przyjechał profesor z Wiednia, eine Kapazität, profesor Eisenmann, musisz iść do niego. Co miałem do stracenia? Poszedłem. Profesor mnie przyjął w obecności dwóch asystentów, kazał mi się rozebrać do Adama i Ewy, popatrzał na mnie i powiedział, no, typowy nieżyd. To ja mówię, panie profesorze, ja was przepraszam, pan profesor zapewne nie dowidzi. To on mi zaczyna tłumaczyć, że to nieżyd pod względem kiszki. A to co innego, ale diagnozę postawił od razu. Popatrzył na mój bok i powiedział, musiał pana niedawno ktoś kopnąć. Profesor Eisenmann, eine Kapazität.